No to dzisiaj rozwiniemy temat. Najbardziej drażniący wszystkich sceptyków fotowoltaiki. Bo ja obawiam się, że z tymi panelami fotowoltaicznymi to będzie problem. A ja się nie obawiam, dlatego że gdybym miał słuchać sceptyków, to właściwie nie powinienem wychodzić z domu, jarać w kominku, jeździć starym dieslem w Passacie B6 i modlić się, żeby... No, że jak będzie coś złego, to żeby można było pójść do znachora. Dokładnie tak samo jest z fotowoltaiką. My dzisiaj zakładamy, że fotowoltaika na naszych dachach będzie 25 lat. A ja zadaję pytanie zupełnie inne. A co jeśli okaże się, że w ciągu tych 25 lat zajdzie taka zmiana technologiczna, która wdroży nową technologię produkcji energii i nagle się okaże, że zamiast czekać 25 lat na koniec tej fotowoltaiki na spadek o te 25%, czy nie taniej będzie na przykład za 25 lat domówić się z sąsiadami? Domy zakopać na działce taki reaktor radioizotopowy, który tak jak on nie zachowuje się tak jak reaktor jądrowy, tylko on ma wiecznie spadający poziom energii, no, tak? Okej, okay. Ale to nie rozwiązuje mojego pytania i mojego problemu. Co ja mam zrobić z tymi panelami? A czy ty, mój drogi widzu, kliknąłeś już w przycisk subskrybuj? Zapraszam cię serdecznie do tego, pomoże mi to w rozwijaniu kanału. Dzięki. Nauka i technika, ona się rozwija na tyle i nie tylko znajduje rozwiązania takie jak fotowoltaika, ale także potrafi się rozprawić z fotowoltaiką wtedy, kiedy ona zakończy swoje życie. I to jest problem, który jest taki trochę trójwymiarowy, tak? Bo ludzie spodziewają się czegoś takiego, że ta fotowoltaika w którymś momencie przestanie produkować prąd. No więc ja mogę powiedzieć... I to szybko. No tak, tak. Zwykle ludzie się spodziewają, że to nastąpi już po 3 latach. Więc ja tylko tak naprowadzę, że fotowoltaika traci około 1 do 1,5% swojej wydajności w skali roku. To oznacza, że po upływie 20 lat, mówimy o perspektywie 20, nawet weźmy sobie nawet 25 lat, to oznacza, że ta sama instalacja zamiast na przykład produkować 100 kWh dziennie, będzie produkowała 80, może 75, jak będziemy ją bardzo źle traktować. No i teraz dla jednych to jest powód, żeby rwać włosy z głowy i mówić, o Jezu, Jezu, to już w ogóle nie produkuje. Dla drugich to będzie dyskusja o tym, co z nimi wtedy zrobić. A ja do tego podchodzę w najprostszy możliwy sposób. No, jeśli kupujecie Państwo samochód spalinowy, i kupujecie go na przykład silnikiem o mocy, nie wiem, 150 koni mechanicznych, to on po roku już nie ma tych 150 koni mechanicznych. Tylko... Ma. Zmieniam olej i znowu ma. No właśnie. No i właśnie w ten sposób kształtujemy ludzi, żeby kwestionowali coś, czego nie są w stanie zmierzyć. Ja polecam, jeśli ktoś ma na przykład samochód, nie wiem, i przejechał nim te pierwsze 50 tysięcy kilometrów, żeby pojechał na hamownię. Panowie na hamowni wezmą za to pewnie za 200 zł i to będzie jedno z boleśniejszych, z bardziej bolesnych doświadczeń, gdzie człowiek zrozumie, że ten samochód już nie ma 150 koni mechanicznych z różnych powodów, bo tam będzie miał jakieś większe zużycie, będzie miał większe luzy, będzie miał przydmuchy, no po prostu dziesiątki innych rzeczy. Ale to, co, do czego zmierzamy, że instalacje fotowoltaiczne, które dzisiaj w 2021 roku Państwo montujecie na swoich dachach, z dużym prawdopodobieństwem Was przeżyją. Dokładnie tak samo, jak przeżyje Was fundament tego domu. Dokładnie tak samo, jak przeżyją Was najprawdopodobniej okna w tym domu. Dokładnie tak samo, jak przeżyje Was część instalacji hydraulicznej, zwłaszcza tej takiej mechanicznie odpornej, typu rury, cokolwiek takiego. Dlaczego tak jest? Dlatego, że dzisiaj żywotność tych urządzeń, łącznie z fotowoltaiką, jest dłuższa niż rozwój nowych technologii. Czyli jeśli ktoś na przykład stawiał dom 30 lat temu i postawił to na bazie pieca węglowego,
to do dzisiaj może usiłować to urządzenie użytkować, nadal będzie miał w domu ciepło, mimo że weszły nowe technologie i jego ciśnienie do tego, jego skłonność do zmiany pieca węglowego, na przykład na piec gazowy albo na pompę ciepła, nie będzie wynikała z tego, że urządzenie węglowe przestało mu działać, tylko dlatego, że albo ktoś mu da na to dofinansowanie, albo ktoś go administracyjnie do tego zmusi, bo zbliżają się też kary za palenie paliwami stałymi, albo sam będzie miał na tyle rozwinięte myślenie i świadomość problemu, że stwierdzi, okej, nie chciałbym swojej rodziny truć tym węglem, to może zmienimy to na pompę ciepła. To będzie znacznie lepsze, to będzie tańsze, połączymy tą pompę ciepła z fotowoltaiką. Dzięki temu nasze rachunki za ogrzewanie i za ciepłą wodę spadną z tych 6 tysięcy złotych rocznie do zera. I to jest myślenie. I to jest właśnie nawiązanie do tego, o czym myśmy rozmawiali w poprzednim odcinku, czyli do tego, do powodu, dla którego zmieniamy telefony. Z jakiego powodu zmieniłeś ostatni telefon? Bo chciałem mieć lepszy bajer. Bingo! Jak się okazuje, operatorzy telekomunikacyjni robią takie badania i mniej więcej od jakichś 8-9 lat wyszło, przypomnę, ile komórki są na świecie. Kiedy był ostatni pierwszy iPhone? Lat temu. Jeszcze inaczej. Jakiego telefonu komórkowego używałeś 20 lat temu? No, 20 lat temu to chyba Nokia bardziej, tak coś tak kojarzy. Cegłówka. Tak. 3030. Rewelacja. Nie, 3030, nie wiem, było ja, 20 lat przepraszam temu. Bardzo, ja 30 lat temu to nie miałem telefonu. Mhm. Troszkę później miałem i kupiłem sobie 3030, to był po prostu wypas. Sprawdzimy. Nokia 3310 premiera. Pyk. No i proszę pana, pojawiła się w roku 2000, czyli to był ten jeszcze z monochromatycznym wyświetlaczem i pewnie w nocy grałeś w węża. A jak? Napierniczałem, tylko szum szedł. I dzisiaj rozmawiamy o świecie, w którym ludzie wymieniają telefony, tak jak wymieniają aparaty fotograficzne, albo tak jak wymieniają samochody. Jeśli wymieniłeś samochód z poprzedniego na obecny, to nie dlatego, że poprzedni po prostu do niczego się nie nadawał, nie chciał jeździć, tylko go zepchnąłeś do rowu, tylko dlatego, że chciałeś mieć czegoś więcej. Mocy, zasięgu, chciałeś jeździć ładniejszym, szybszym, lepiej wyposażonym, żeby miał dodatkowy ekran czy większy bagażnik. Dokładnie tak samo jest z technologią związaną z telefonami komórkowymi. Wymieniasz telefony nie dlatego, że poprzedni przestał ci działać, tylko dlatego, że nowy ma lepszy aparat, większy wyświetlacz, lepsze kolory, inny rodzaj matrycy. W zależności od tego, na czym ci bardziej zależy. I dokładnie tak samo jest z fotowoltaiką. My dzisiaj zakładamy, że fotowoltaika na naszych dachach będzie 25 lat. A ja zadaję pytanie zupełnie inne. A co jeśli okaże się, że w ciągu tych 25 lat zajdzie taka zmiana technologiczna, która wdroży nową technologię produkcji energii i nagle się okaże, że zamiast czekać 25 lat na koniec tej fotowoltaiki na spadek o te 25%, czy nie taniej będzie na przykład za 25 lat domówić się z sąsiadami i w 4 domy zakopać na działce taki reaktor radioizotopowy, który tak jak on nie zachowuje się tak jak reaktor jądrowy, tylko on ma wiecznie spadający poziom energii, no, tak? Okej. Okay. Ale to nie rozwiązuje mojego pytania i mojego problemu. Co ja mam zrobić z tymi panelami? Może ja mam je na skład, do Legionowa zawieźć na przykład? Wygląda na to, że w ciągu najbliższych 25 lat nie będziesz chciał ich zmienić. Ja nawet zakładam, że sorry to say that, on cię przeżyją. Ale wyobraźmy sobie, że w którymś momencie stwierdzisz, że jednak za wszelką cenę chciałbyś zdemontować działającą instalację i gdzieś w cholerę je po prostu zawieźć. No to masz już dzisiaj w Polsce działające dwa miejsca, które utylizują po półtora euro biorą za kilogram fotowoltaiki. Tam lądują na przykład nieudane palety, tak? Czyli jak na przykład spadnie ci paleta z ciężarówki i masz po prostu całą paletę potłuczonych paneli, to nie wywozisz tego nigdzie na śmietnik, tylko jedziesz do tych ludzi i po prostu płacisz im za utylizację. No okej, okay. A co oni z tym robią? A oni tam robią rzeczy ciekawe. Bo ja bym chciał, żeby to było po prostu ekologiczne, tak? To wszystko jest ekologiczne, dlatego że z czego dzisiaj składa się panel fotowoltaiczny? No z jakiegoś plastiku. Aluminiowa rama, tak? No to to odzyskamy, tak, faktycznie. Odzyskamy, aluminium w tej postaci jest dosyć czyste, bo nikomu się nawet nie chce tego anodyzować. To jest zwykłe chamskie aluminium, nie trzeba nic z tym robić. Później masz szkło. Szkło jest zwykle hartowane, w związku z tym łatwe do dalszej obróbki. Huty uwielbiają to szkło. A później masz niewiele pasków srebra, które łączą poszczególne te takie wafle. Ja myślałem, że to cyna jest.
Jak to jest srebro, to ja teraz będę jeździł po sąsiadach, rozbierał panele. Podejrzewam, że z powodów łączenia, że to może być jakiś stop z udziałem srebra, natomiast być może luty pomiędzy tym są cynowe. Nie wiem, no, dawno nie rozbierałem żadnego panelu. Kiedyś mnie to interesowało. Tutaj mamy zaczynałem. Jeden, zaraz go rozbieramy. Zaraz możemy rozebrać, tylko nadal nie stwierdzimy, co to jest. No dobra, okej. Oprócz tego są te takie przekrojone plasterki silikonu. No i te plasterki silikonu w całości panela ile twoim zdaniem ważą? No niewiele, one sądzę, że są bardzo chude. No nie 60 do 70 gramów, tak? I później w zależności od tego, o jakim panelu mówimy, to mówimy na przykład, teraz jest duża moda na tak zwane panele bifacjalne, tak? Czyli takie, które produkują energię z obu kierunków. No wtedy pod spodem jest kolejne szkło. W szkle już żeśmy rozmawiali, że jest stosunkowo łatwe do utylizacji. Natomiast jeśli to są klasyczne takie panele, to od spodu jest folia, która się nazywa bodajże mylar, tak? To jest jakieś bardzo skomplikowane tworzywo sztuczne, które jest stosunkowo opłatne. Z którego jakiegoś plastiko coś tam. Tak, ale jego jest też tyle, co kot napłakał, bo w 25-kilogramowym panelu, tam, jeśli dobrze pamiętam, to tam jest 200 gramów tego tworzywa. No i jest to tworzywo, które... No, możemy na przykład, jeśli ktoś chce być bardzo ekologiczny, to może mieć panel po prostu bez tego tworzywa sztucznego, tylko po prostu ma wtedy drugą warstwę szkła i ma... Trochę mnie uspokoiłeś, bo już myślałem, że za 25 lat będziemy przejeżdżali, a to będą takie hałdy leżały. No ludzie, którzy wiecznie widzą problemy, a nie są w stanie ich zweryfikować za pomocą swojego aparatu pojęciowego, no to oczywiście tak sobie wyobrażają, że po prostu gdzieś pod miastem będzie wielka hałda i tam po prostu leżące w nieskończoność same panele, te panele. I to się będzie wszystko paliło i to w będzie taki... na pewno świeci, po prostu tam kury się po prostu nie niosą, odwrotnie, kury no ja wiem, mleka. Tak, to mamy temat. Samo zło. Natomiast okazuje się, ja 10 lat temu pracowałem na rynku inwestycyjnym i wtedy żeśmy finansowali taką firmę, która się nazywała Orzeł Biały. Ja nie wiem, czy ta firma dzisiaj jest na rynku, ale moim zdaniem powinna być. To jest taka firma, gdzie panowie się uparli, że będą odzyskiwać to, co jest najfajniejszego w akumulatorze takim 12-woltowym z samochodu. No, większość ludzi ma ten akumulator, ale jak on przestaje działać, no to idziemy do nowego, tak, jakby po nowy akumulator, a z tym, no tak trochę nie wiadomo, co zrobić, no bo to taki syf, nie działa, ciężkie, zwykle brudne, co z tym zrobić. Co się okazuje, że faceci absolutnie po prostu poszli po rozum do głowy, że rzeczy związane z recyklingiem i z odzyskiwaniem tworzyw, to jest po prostu żyła złota. No, to i ustawa śmieciowa również to no, chyba pokazuje. To też. Ale tylko, że to jest w ogóle, to jest podwójna żyła złota. I pamiętam jak dzisiaj, jak byłem na linii rozbiórkowej akumulatorów i dopiero do mnie dotarło, że coś, co dla mnie, jako dla użytkownika samochodem, jest problemem, z którym nie wiem, co zrobić, jest żyłą złota dla gości, którzy potrafią jej rozbierać. Tam była po prostu taka prasa. Ta prasa spowodowała najpierw, że było tworzywo sztuczne i tworzywo sztuczne z obudowy akumulatora jest jedno z nielicznych tworzyw, które daje się w 100% ponownie wykorzystać. I tylko trzeba je, tylko i wyłącznie trzeba skruszyć i zmielić. Co później nam zostaje? Później nam zostaje ołów. To ołów jest metalicznie czysty. Absolutnie rzecz, która no, może nie jest tyle warta, ile platyna, ale to absolutnie ma swoją wagę i to ma swoją wartość. I później pozostałe metale typu miedź, one są nawet droższe od ołowiu. I nagle się okazuje, że chłopaki z firmy, nazwę już wspomniałem, oni odzyskiwali bodajże 99,5%. Nie odzyskiwali po prostu czegoś, co tam nie udawało mi się po prostu odpowiednio dobrze wyłapać, tak? I nawet nie pamiętam. Może już teraz odzyskują. Może już odzyskują. Ja byłem na przykład zaskoczony, że bardzo dobrze sobie dają radę z kwasem. Bo jak się okazuje, kwas akumulatorowy, on jest nadal substancją, która jest bardzo prosta do oczyszczenia. Że to nie jest żaden rocket science i że to on tak naprawdę wraca z powrotem do wytwórcy akumulatorów. I byłem najbardziej zaskoczony, jaki oni mieli problemy, no bo to był też problem inwestycyjny, który próbowaliśmy rozwiązać. Oni mówili, my potrzebujemy piecy przemysłowych, ale po co wam te piece, przecież zajmujcie się rozbiórką akumulatorów. A on mówi, panie, jak ten pokruszony ołów będziemy w stanie przetopić na sztabki i sprzedawać go w sztabkach, a nie po prostu jako kruszonkę, to będziemy dostawali dwa razy więcej pieniędzy, więc to jest w naszym interesie, żeby mieć piece do przetapiania ołowiu. Dokładnie tak samo będzie z fotowoltaiką. Aluminium jest proste, szkło jest proste, silikonu jest tyle, co kot napłakał. Tworzywo sztuczne, które jest tam stosowane w tym momencie jako ten taki biały podkład, a czasem bywa też czarny, to jest absolutnie coś, co też jest przejściowe, bo moim zdaniem rynek teraz kręca w stronę tych paneli bifacjalnych, tak? Czyli tych, które mają szkło z wierzchu. U ciebie by się tak przydało, prawda?
I tak i nie, dlatego że to jest to, o czym rozmawiamy, tak? Że technologia stawia następne kroki, podczas gdy poprzednia technologia nie przestała jeszcze pracować. Dzisiaj są oczywiście nowsze panele, dzisiaj są nowsze trackery, nowsze technologie, bo one już, przypomnę, już mają 7 lat. Ale to nadal nie powoduje, że moje przestały pracować. To jest tak, jakbyś kupił samochód, który... I one działają jeszcze? No. 7 lat i normalnie jest i to energię produkują? Nie trzeba z tego robić wysypiska w lesie. Krzysztof Dorynek sprowadził do Polski serię paneli, które były domieszkiwane galem. I dzisiaj nauka mocno eksperymentuje, czym silikon, bo silikon jest dużym, jest najpierw drucik, później jest nawijany metodą nomen omen Polaka, bo to Polak wymyślił niejaki Czochralski. Czochralski wymyślił, żeby zrobić takie długie sople ciągle kręcącego się silikonu, to zastyga, krystalizuje się i później to jest cięte jak salami w takie plastereczki. Jeśli pamiętasz, że panele do podgrzewania ciepłej wody potrafią zagrzać glikol do 140, do 150 Dokładnie. Stopni, to oznacza, że taka temperatura tam panuje. Co oznacza, że... Czyli następny minus, żeby nie montować na dachu fotowoltaiki.